Witam wszystkich w nowym odcinku. Dzisiaj pogadamy o postawie zawodowca w sporcie. Zanim przejdę do tematu, zachęcam Was do wypełnienia ankiety dotyczącą planów treningowych, o których mówiłem w ostatnim odcinku. Chciałbym wiedzieć, co o tym myślicie. Przechodząc do tematu dzisiejszego odcinka, postawa zawodowa składa się z paru czynników. Dyscyplina i przestrzeganie pewnych zasad, uprawiając dany sport. Także sukces nie przychodzi sam. Na sukces trzeba sobie zapracować, jak mówiłem w odcinku Talent, Praca, Szczęście. Aby mieć to szczęście, na początku trzeba mieć talent, ale trzeba też dużo pracować. Wtedy i jedynie wtedy osiągniecie sukces i dotkniecie tego szczęścia. Jeżeli chodzi o dyscyplinę, macie może takiego kolegę, kiedy zaproponowaliście mu, aby iść na trening lub pokopać piłkę na pole, powiedział mu, że nie chce mu się. Chyba każdy takiego ma. On nic nie osiągnie. Jeżeli mu się nie chce, nie będzie mu się chciało pracować, nawet jeżeli pójdzie do dobrego klubu, do SMS-a. Nie będzie mu się chciało pracować i niestety nic w życiu nie osiągnie. Nigdy nie mówcie, nie chce mi się, zawsze chodźcie na trening i trenujcie, ile się tylko da. Po drugie, nauczcie się wstawać rano. Szkoda czasu na spanie, kiedy uprawiamy sport. Jeżeli wstajecie, dajmy na to o 8, a ktoś inny wstaje o 11, są to 3 godziny różnicy. 3 godziny na trening możecie poświęcić. Oczywiste jest, że będziecie o wiele lepsi od tego, co wstaje o 11, jeżeli wy wstajecie o 8 i spędzacie ten czas trenując. A potem i tak macie cały dzień na wychodzenie z kolegami i granie w gry komputerowe, choć nie polecam, robienie, nie wiem, zadań, byle czego. Szczególnie jeżeli macie wakacje, nie śpijcie, tylko wstawajcie rano, trenujcie. Trzecim podpunktem dyscypliny jest trzymanie diety i respektowanie treningów. Jeżeli macie, dajmy na to, 2 treningi lub 3 w tygodniu, bądźcie na czas. Zawsze bądźcie na tych treningach na czas. Nie macie prawa się po prostu spóźniać. Jeżeli macie dietę, zapraszam Was do playlisty, która opowiada o diecie piłkarza. Musicie się jej bardzo dobrze trzymać. Nie macie czasu na pizzę, na kebaba. Nie. Tak to nie działa w świecie piłkarzy. Przestrzegacie diety, węglowodany, witaminy, warzywa, owoce, białka i tłuszcze. Musicie dostarczać w dobrych ilościach, więc dieta i treningi muszą być przestrzegiwane. To będzie Wasz kodeks od tej pory. Przed treningami i przed meczami wstawcie sobie taką rutynę. Próbujcie się koncentrować. Przypomnijcie sobie trening, na którym bardzo dobrze Wam szło. I próbujcie reprodukować to, co robiliście przed i po treningu. I właśnie reprodukujcie to przed każdym treningiem, przed każdym meczem, a zobaczycie, że będą rezultaty i będziecie wspinać się coraz wyżej, będziecie bardziej skoncentrowani. I możecie się śmiać. Od czasu, kiedy wchodzicie na stadion lub do szatni, przestajecie się śmiać. Koncentrujecie się na tym, co będziecie robić. Nie ma już śmiania z kolegami, nie. Piłka nożna jest jak szkoła. Od momentu, kiedy wchodzicie do budynku szkolnego, myślicie o szkole i nauczaniu się. Jedynie tylko takie stuprocentowe myślenie pozwoli Wam osiągnąć sukces, szczególnie w piłce nożnej, gdzie konkurencja jest ogromna. Po czwarte, musicie słuchać ludzi, szczególnie trenerów, którzy mają większe doświadczenie niż Wy. Nie mówię teraz, nie zrozumcie mnie źle, ale nie mówię teraz o tym, żebyście szli za nimi jak te dwa osiołki, tylko inspirujcie się tym, co oni mówią. Mają większe doświadczenie niż Wy. Przeżyli już więcej, więc inspirujcie się. Piłkarz musi umieć słuchać. Wszyscy tutaj to mówią, że jeżeli trener coś mówi, wszyscy słuchają. Nikt nie może powiedzieć czegoś innego, nawet odwrócić głowy. Nie, patrzycie prosto w oczy trenera i słuchacie, co ma Wam do powiedzenia, bo coś może Wam umknąć, ktoś to usłyszy, a potem wyjdzie naprzód przed Was. No i następny mecz będziecie siedzieć na ławce. Słuchajcie zawsze trenera i tych, co mają większe doświadczenie niż Wy. Piąta rada. Pamiętajcie o Facebooku, Instagramie, Snapchacie. To niepotrzebne Wam do życia. Jeżeli uprawiacie sport, te rzeczy Wam są niepotrzebne. Od czasu do czasu możecie oglądać powtórkę meczu albo jakieś triki, sztuczki techniczne, nie wiem, poradniki na YouTubie. To Wam polecam. Dobra, to dotyczy Waszego tematu, ale Facebook naprawdę. Są na nim same memy i zdjęcia, które nikt nie potrzebuje do życia. Instagram tak samo. Nic ciekawego tam nie znajdziecie. Nie. Same głupoty. Snapchat. Po co Wam życie innych? Macie swoje życie, macie zająć się swoim życiem i trenować ile się tylko da. Myślcie o tym, co Wy chcecie osiągnąć, a nie przejmujcie się jakimiś głupotami, bo po co Wam wiedzieć to, że ktoś wrzuca płatki śniadanowe na Snapchat? Nie. Tak piłkarzem nie zostaniecie, więc zapominamy o wszystkich social mediach, oprócz YouTube'a. Ewentualnie na Facebooka możecie wejść, jeżeli coś Was tam interesuje, ale nie zajmujcie się głupotami. Bo social media to naprawdę jest miejsce, to jest jedno wielkie bagno, gdzie są same rzeczy, które Wam są niepotrzebne. Więc uważajcie, jakie informacje zapisujecie w swoim mózgu. Szósta rada. Bawcie się z piłką, kiedy tylko możecie. 24 godziny na dobę, jak to jest możliwe, rano, wieczorem, w nocy, nie wiem, jak macie światło, idźcie pod latarnię i kopcie piłkę.
trenujcie cały czas, nie przestawajcie, a zobaczycie, że szybko, bardzo szybko zaczniecie wchodzić na wyższe szczeble poziomów. Siódma rada, znajdźcie też dobry klub, szkoła z internatem. Będziecie myśleć cały czas o piłce, nie będziecie myśleć o głupotach. Kiedyś o tym mówiłem, powtarzam to jeszcze raz, jest to bardzo ważne. Znajdźcie się w dobrym klubie. Na koniec zachęcam Was do subskrybowania kanału, do zostawienia lajka, komentarza, udostępnienia tego filmu, jak wolicie. Pod filmikiem w opisie będzie link do ankiety, o której mówiłem na początku odcinku. Zachęcam Was, abyście wypełnili ją. To będzie Was kosztować mniej więcej 2-3 minuty Waszego czasu, a ja zdobędę potrzebne mi informacje. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za oglądanie i zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się w formie. Cześć!